oto jesteśmy na miejscu. A oto co ze sobą przywlokłem. Tablet, interfejs i obojętnie jaki głośnik, który to wszystko połączy tak, żebym mógł słyszeć naszego małego wariata. Uważam, że to całkiem niezły, zgrabny setup do nagrywania piosenek w drodze. Zobaczymy, jak się sprawdzi w przypadku naszej gitary podróżnej. No dobrze, sprawdźmy, co takiego mamy w tym opakowaniu. Ta-ra-ra! I to jest wszystko. Nie no, oczywiście w opakowaniu mamy również taką fajną przystaweczkę, którą możemy sobie wpiąć. O tutaj. I w ten sposób otrzymujemy topór. Nie, to jest podstawka pod kolano, oczywiście, żeby nam było wygodniej. Jak z tą wygodą? Zobaczymy. No dobrze, przejdźmy do prezentacji samej gitary. Ta gitarka to Traveler Electric Ultra Light MB. Mamy tutaj 22 progi, 6 pełnych strun, menzura 625 i mamy tutaj pickup piezo oraz jeden humbucker w dual railu. Korpus, o ile można nazwać ten element tej gitary, wykonany jest z klonu, tak samo jak i gryf. Natomiast podstrunnica to najprawdziwszy, piękny orzech. Z tyłu znajduje się gniazdo jack oraz śmiesznie zamontowane 6 kluczy, które służy do strojenia gitary. Jak widzicie, te struny zawijają się tutaj wokół, można powiedzieć, mostka. Nie, tu jest mostek, ale wokół, no wiecie, korpusu. I trafiają prosto do kluczy. Tutaj mamy jeszcze taki fajny dodatek, taką miękką część rzepa, która sprawia, że te struny nie wibrują i nie dotykają w ten sposób korpusu. Tutaj mamy dumny napis Made in China, ale mimo, że jest to chińska gitara, jakość wykonania jest fantastyczna. Tu te progi w ogóle są wykonane świetnie. Naprawdę jedne z najlepiej wykończonych progów, jakie widziałem fabrycznie. I jeden całkiem zabawny dodatek, macie tutaj taki pasek, dzięki któremu możecie sobie tą gitarę podwiesić na szyi jako kajdan. Nie no, tak serio, ułatwia to trzymanie jej, możecie ją też sobie w ten sposób powiesić. Na przykład na ścianie, bo nie ma główki. Więc, a trzyma się to w ogóle na trytyce. Struny przechodzą od góry, tutaj wchodzą kulki, natomiast owijają się wokół i kończą się na kluczach. Ogólnie całkiem fajny, przyjemny i ładny instrument. Zobaczmy, jak brzmi. Wydaje mi się, że wygodniej będzie z paskiem. Dodatkowo wykorzystam fakt, że na jedną noc jestem w gitarowym hotelu, gdzie w każdym pomieszczeniu jest wzmacniacz. Więc teraz parę dźwięków z małego Marshalla. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego hotelu, w którym teraz się znajduję, odsyłam Was do mojego filmu, vloga, na temat właśnie tego hotelu i o tym, jak przypadkiem się tutaj znalazłem. Thank you.
ostateczny werdykt. Jeżeli jeździcie, jak najbardziej warto. Super, super gitarka. Naprawdę wygodna, mała, zmieści się wszędzie, do auta, do samolotu. Myślę, że w samolocie spokojnie można by ją złożyć i grać obok kogoś na siedzeniu. Zajmuje naprawdę mało miejsca. To nie jest problem. Do tego wygląda jak topór, jest naprawdę leciutka i uważam, że warto. Jednak nie jest to gitara, po którą będziecie sięgali w domu. Wiadomo, brak tutaj jakiegokolwiek elementu podparcia ręki sprawia, że nie jest najwygodniej. Do nagrania czegoś na wyjeździe lub po prostu do ćwiczeń, kiedy gdzieś jedziecie, dużo wygodniej będzie zabrać Wam takiego travelera zamiast pełnej gitary. Więc czy ta gitara sprawdza się jako gitara podróżna? Jak najbardziej. Jak najbardziej tak. I skłoniła mnie do poszukiwań kolejnych gitar podróżnych. Spróbuję znaleźć najlepszą gitarę podróżną i zrobię sobie z tego całą serię. Dodatkowo, jak mogliście zauważyć, ten odcinek był nagrywany bez mikrofonu, ponieważ nie jestem w swoim studio, tylko na wyjeździe, więc nagrywam mikrofonem, który znajduje się na moim telefonie. Polećcie mi jakiś mikrofon bezprzewodowy, którym będę mógł nagrywać poza studiem. Dzięki, trzymajcie się, hej!